Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest dr Krzysztof Karauda z Polskiego Instytutu Eriksonowskiego. Pan doktor jest psychologiem, psychoterapeutą. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, czy można powiedzieć, że intuicja to jest taki szósty zmysł? Zdecydowanie można tak powiedzieć. Posiadamy wiele różnych rodzajów komunikacji, z których albo nie zdajemy sobie sprawy, albo w ogóle nawet nie wiemy, że istnieją. Na przykład z jednej strony można powiedzieć, że mamy coś takiego jak neurony lustrzane, taka dosyć dyskutowana też koncepcja, i one będą odpowiadały za to, że jesteśmy w stanie reagować na inne osoby, ale to nie jest jedyny sposób. Też każdy człowiek wytwarza pole elektromagnetyczne i wewnątrz jeszcze naszego ciała mamy taki na razie hipotetycznie stworzony, ale jest w trakcie falsyfikacji, czy takiego sprawdzania, czy jest prawdziwy, tak zwany pierwotny system naczyniowy, który sam w sobie też ma zdolność do generowania pola elektromagnetycznego. Wiemy, że pola elektromagnetyczne mogą przenosić informacje. Jakiego rodzaju informacji, jak my się komunikujemy, to trudno powiedzieć. No też wiemy na pewno, że organizm ludzki w części przynajmniej reaguje albo przetwarza różnego rodzaju dane poprzez prąd elektryczny. Czy to ma wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm, czy jak funkcjonuje nasza intuicja, jak szybko myślimy, działamy, czujemy, no to można powiedzieć, że to na pewno ze sobą współpracuje. No teraz mi się przypomniała jeszcze o szóstym zmyśle, taka ostatnia jazda z pewną osobą samochodem po Warszawie, gdzie po prostu z jakąś fascynacją absolutną obserwowałem, jak ten człowiek rozpoznaje, gdzie ma w którym momencie jechać, żeby trafić na właściwy pas, we właściwym miejscu, z dużym wyprzedzeniem, czyli to takie było, tak jak wyliczyłem, może sam bym nie potrafił, na pewno nie potrafiłbym tego zrobić, to około na 15 samochodów do przodu było wiadomo, jak się ruszać, mniej więcej dostosowując i tempo, i jazdy, i kierunek, i zmianę pasów, i wyprzedzanie, wszystko. Można powiedzieć, to taki szósty trochę zmysł, wiadomo było, gdzie kto skręci. Kierowcy, którzy jeżdżą dużo, też mają taką intuicję, którą można by nazwać szóstym zmysłem. Dlaczego zjechałeś? Przecież tam nic nie sygnalizowało tego, że powinieneś. A jednak coś takiego było, czy w poruszeniu samochodu, czy w, nie wiem, w przewidywaniu, że coś się stanie, że ten ruch był po prostu konieczny. No i on pozwolił na przykład efektywnie jechać albo uniknąć jakiegoś tam zdarzenia. Czyli to nasze doświadczenie, które mamy, mózg przetwarza, no i im większe jest to doświadczenie, tym lepsza jest intuicja, pozwala szybciej i skuteczniej podejmować decyzje, czyli ona tak naprawdę w biznesie na przykład się przydaje, ale nie tylko. Też takie badania zrobiono i się okazało, że pielęgniarki są w stanie wykryć sepsę u niemowląt jeszcze na etapie, kiedy pierwsze objawy nie są widoczne. No i się okazało, że rzeczywiście tak było. I tak samo z najlepszymi lekarzami, którzy w sytuacjach beznadziejnych przypadków, gdzie nikt nie potrafi zdiagnozować, a im intuicja podpowiada, no i rzeczywiście są sukcesy. Dokładnie tak. Być może nawet ci ludzie się posługują terminem intuicja. Teraz jak pani o tym mówiła, to pomyślałem sobie, że też znam osoby, które posiadają duży zakres wiedzy, ale często właśnie tłumią informacje, takie właśnie brzegowe, takie trochę niepewne według nich i nie korzystają z tego w pełni. Może to też jest zależne od charakteru, bo jak ktoś jest strachliwy, no to nie korzysta z tych podpowiedzi, podszeptów, tej intuicji, z tego swojego doświadczenia. Lepiej powoli, a żeby nikt nie widział i nie słyszał. No tak, też żeby nie zostać posądzonym, że się robi rzeczy magiczne, albo takie, dla których nie ma jeszcze uzasadnienia. No tak. Dobrze, to teraz, czy my jesteśmy? No jesteśmy. Na pewno jesteśmy w stanie usłyszeć intuicję. A co sprawia, że jesteśmy w stanie usłyszeć tą intuicję? Poczuć na pewno, a usłyszeć? Nie wiem, jak pani o tym powiedziała, to mi się od razu przypomniało to, że dzieci sobie zaczynają uświadamiać, że myślą, i to słowa, które wypowiadają w głowie, nie są tożsame z tym, co one wypowiadają na głos, dziś około trzeciego roku życia. I to jest ten moment, w którym zdajemy sobie sprawę nie tylko z myślenia, ale z tego, że mamy jakieś odrębne życie, które toczy się wewnątrz nas i ono nie do końca jest zależne od tego, co się dzieje na zewnątrz. Więc jeśli by słuchać intuicji, to w zasadzie to tego ostatecznego wniosku, którym jest już na przykład gotowe rozwiązanie, albo zdanie gotowego rozwiązania, albo jakieś opinie, jakieś twierdzenie, które wskutek tego myślenia wychodzi. Ale tak, żeby poczuć, że mamy intuicję, że ona działa, to w zasadzie byłoby równoznaczne ze stwierdzeniem, chyba według mnie, że po prostu myślimy, że przetwarzamy to, co dzieje się wokół nas,
że mamy dostęp w całym swoim układzie nerwowym do wszystkich wspomnień, które kiedykolwiek nam towarzyszyły. Pamiętamy wszystko, co trzeba i potrafimy z tego w odpowiednim momencie skorzystać. To moim zdaniem słyszenie byłoby już tym takim finalnym efektem działania pracy naszego umysłu, takim, który niekoniecznie jest związany z takim analogowym myśleniem od faktu do faktu, tylko właśnie raczej z tym procesem nieświadomym, w jaki to myślenie przebiega, no i jednak trochę pozasłownym. Chyba w książce Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza, mi się wydaje, że to ta książka była, on tam pisał o tym, że zasadniczo nie myślimy słowami, tylko cały proces myślenia, wszystko co się dzieje wewnątrz umysłu jest raczej w takim bardzo spójnym dla wszystkich ludzi języku. Natomiast ten kanał, przez który wypuszczamy te swoje myśli, gdzie one są kanalizowane, to jest właśnie to, co nazywamy językiem, to co nazywamy sposobem, w jaki się posługujemy swoim własnym myśleniem. Ale myślę, że w chwilach, kiedy ten kanał jest wyłączony, to intuicja, czyli ta taka bazowa zdolność umysłu do pracy na tak wysokim poziomie, z taką jakością i z tak dużą zdolnością przepracowywania ilości danych, że ona wtedy jest po prostu dostępna nam, dużo łatwiej. Też zauważono, że w momencie, kiedy często nie zajmujemy się bezpośrednio rozwiązaniem danej sprawy, to ta sprawa ma się dużo łatwiej. I tak też robimy często w hipnozie, że z jednej strony umysł świadomy potrzebuje być czymś zajęty, na przykład liczeniem, na przykład rozwiązywaniem jakiejś łamigłówki, zupełnie niezwiązanej z problemem, który jest aktualnie rozwiązywany, po to właśnie, żeby nieświadomy umysł miał wtedy więcej dostępu do tej naturalnej bazy danych, jaką posiadamy i do tej mocy obliczeniowej, która też jest jemu dostępna. A czy to nie jest tak przypadkiem? No bo wiadomo, że wszystko się łączy i umysł człowieka, ciało dostaje tyle bodźców z zewnątrz, że występują pewne blokady i może te blokady na przykład sprawiają, że nie możemy podejmować właściwych decyzji albo nie chcemy i dopiero później, jak jest na przykład ta hipnoza, jest takie wyłączenie, czyli takie odprężenie, ten umysł się odpręża, ciało się odpręża i zachodzą normalne czynności. Może tak też być. Faktycznie, ponad w sumie wszelką wątpliwość udowodniono, że procesy poznawcze, czyli myślenie, wnioskowanie, kojarzenie różnych faktów, rozpoznawanie zjawisk, nadawanie im nazw, jest zależne od stanu emocjonalnego. Tutaj za każdym razem w sumie się odwołuję do tej teorii Stevena Porgesa, teorii poliwagalnej, ale to w zasadzie też wcześniej była znana wiedza, że to, w jakim pobudzeniu obronnym znajdzie się nasz organizm, w walki, ucieczki czy zamrożenia, to będzie determinowało, jak postrzegamy świat, jak myślimy, jakie informacje dotyczące tego świata, relacji między ludźmi i siebie samych, będziemy zdolni zauważyć i jak będziemy później je przetwarzali. Czy na przykład, jeśli ktoś przez dłuższy czas utknął i ma naprawdę bardzo dobry kontakt z obroną swoją, czyli utknął w mechanizmie walki ucieczki, to jest też oczywiście na poziomie fizjologicznym, nie tylko umysłowym. To będzie dużo bardziej zdolny do tego i intuicja cały czas będzie mu podpowiadała, że jest dużo zagrożeń wokół niego, że jest sporo niebezpieczeństw, będzie dużo szybciej przetwarzał i wyobrażał sobie, co się może stać niedobrego, będzie umiał przewidywać różnego rodzaju rzeczy lepiej niż ktoś, kto nieustająco czuje się bezpiecznie. Będzie lepiej to analizował, chociaż ten, który się czuje bezpiecznie z kolei nie będzie musiał w ogóle nad tym się zastanawiać, bo też nie będzie wchodził w takie sytuacje, ani niechcący ich nie sprowokuje. Lub też nie trafi na takie warunki, gdzie będzie musiał użyć tych umiejętności. Więc można powiedzieć, że intuicja też w dużym stopniu może zależeć od stanu emocjonalnego czy fizjologicznego, w którym się aktualnie znajdujemy. To są bardzo subtelne stany, ale z perspektywy psychologicznej czy psychoterapeutycznej one są niezwykle wyraźne. Taka książka była, przeminęło z wiatrem, później ekranizacja, film. No i takie powiedzenie Scarlett O'Hary, pomyślę o tym jutro. Czy tu chodzi o to, że na przykład nie podejmujemy decyzji od razu, ale na przykład idziemy spać i rano intuicja podpowie nam najlepsze rozwiązanie? No, można powiedzieć, że to jest taka strategia w stylu Eliasa Howe, albo na przykład strategia zupełnie nieuświadomiona Keitha Richardsa z The Rolling Stones, który no już tak naprawdę na wielkim wysiłku próbował stworzyć jakiś utwór, w sumie nie pamiętał w ogóle z tego, co zagrał. To się nagrywało, pojawił się poranek, miał się tym zająć oczywiście rano, ale nie zdążył, bo zasnął przecież tej nocy. No ale puścił taśmę i okazało się, że w pewnym momencie, czego w ogóle nie pamiętał,
wybrzmiał taki, ten riff I can get no satisfaction i później jakieś 40 minut chrapania nagrane. Odsłuchał to oczywiście całkowicie. Więc można powiedzieć, że tak, odkładanie pewnych spraw na później, czy specjalnie, czy właśnie w tak przypadkowy sposób, jak ten wspomniany Richards, może dawać tego rodzaju efekty. Chociaż mam wrażenie, że akurat w przypadku bohaterki Przeminęło z wiatrem, to też mogła być taka strategia trochę przeczekania trudności albo, nie wiem, liczenia na to, że może się zdarzyć jednak coś innego, że nie będzie musiała podejmować jakichś nagłych decyzji w tym momencie. Ale sądzę, że finalnie i tak może to służyć temu, że jakaś nowa intuicja, nowa informacja pojawi się i ona stanie się zaczynem do podjęcia nowej decyzji. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był dr Krzysztof Karauda, psycholog, psychoterapeuta z Polskiego Instytutu Eriksonowskiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. W kolejnej poniedziałkowej audycji dowiecie się, czy intuicja jest rodzajem inteligencji. Forum Radia Rock Parada.